grał na wielu instrumentach, wykształcił wiele osób, które do dziś, na przykład tak jak pan Krzysiu Bezen, umieją grać dzięki panu Żubrowi. Był przede wszystkim wielkim przyjacielem Wieruszowa, był dumny ze swojego miasta i pisał kronikę tego miasta. Jest to sprawa naprawdę wyjątkowa. Kiedyś przeczytałam w jakiejś książce, że są tacy ludzie, którzy odchodząc z tego świata zostawiają po sobie ślad. Myślę, że pan Żuber do nich należał. Zostawił po sobie ślad, czego dowodem jest dzisiejsza państwa obecność w bibliotece. W tak znacznej ilości. Powiem szczerze, że dzisiaj bałam się o frekwencję z tego powodu, że po raz pierwszy nie było zaproszeń indywidualnych. I bałam się, że to po prostu ta wiadomość nie dotrze do państwa. Ale jednak magia pana Żubra zadziałała i w związku z tym państwo jesteście dzisiaj u nas. Poświęcimy ten wieczór jego pamięci, będziemy słuchać jego utworów, będziemy słuchać jego muzyki, będziemy o nim bardzo serdecznie myśleć. Tak, żeby on tam gdzieś u góry odczuł to, że w dalszym ciągu jest z nami, a my razem z nim. Jeszcze raz bardzo serdecznie witam i dziękuję za przybycie. Oddaję głos już teraz słońce, poranek majowy śliska się po rosie, aż po las sosnowy wyzłaca konary i posrebrza drzewa, zieleni się trawą, osmalca czy krzewia. Taki to poranek, promyk słońca śliski kąpie się w tej rosie, a tuż
W lasku bliskim słyszę ptasi koncert. Wybita kapela i solem skowronka. Zacznie się niedziela. Dziwne, że z lat dawnych tak wszystko pamiętam. W mych wspomnieniach przeszłość, jak gdyby od święta pełna jest radości i krasy przedwiośnia. Nie jest to przesada, ani też przenośnie. Gdy przyłożę ucho i słucham przeszłości, to słyszę szum wiatru i gwar różnych gości przybyłych odwiedzić Wierusza osady. Na znanej polanie odbędą spójrz, na białym koniu Wierusz z dala jedzie, za nim tuman kurzu, jeszcze z dwa pacierze, a będzie wśród swoich. Zaczną się obrady, a po nich ćwiczenia obronne osady. Na wieży kościelnej odezwał się dzwonek. Wierusz ręką wskazał, wsiedli więc na konie, w kościele nabożnie modlili się razem, a po nabożeństwie wrócili na błonie i radzili razem. Bernard przewodniczył. Był wśród nich wybrańcem o wielkim znaczeniu. Ród jego był zawsze nadgranicznym stróżem Śląska i Korony od lat po kolei. Mówił do nim krótko. Co czynić należy? Jak władać toporem, gdy wróg do nas bierze? Jak bronić tej ziemi, co w krwi jest skąpana? Wierna jest Koronia. Piasta ma za pana. Pleban uczył pieśni. Dzieciaki śpiewały. Lirnik podał akord. Trójdźwięk minorowy i akompaniował, nucąc razem z dziadką. Na niedzielę zestaw pieśni był gotowy. Piękny dzień świąteczny. Ludu przyszło mrowy. Nowy kościół błyszczał i w pieśni rozbrzmiewał. Głos ludzki był silnym, mgnął aż po horyzont. I tak co niedzielę lud w kościele śpiewał. W świątyni, na szumie, były wszystkie stany. Wódz oraz rycerstwo w pełnym szyku zbroi. Dziatwa, młodzież, starsi, rolnik czy robotnik. Śpiew brzmiał w barwach, w forte, bo każdy się dwoił. Kościół był z młodszego, świętego Mikołaja. W środku ołtarz główny, dwa przyległe z boku. Starcy się modlili zawsze nieco dłużej. Świątynię zamykano przeważnie o zmroku. A po nabożeństwie długo rozmawiali na zewnątrz, na drodze, o tym, co się stało, co w minionym czasie przechodzili ludzie. Temat był obszerny. Zawsze coś się działo. Po uścisku ręki każdy szedł do domu. Jedni szli do Świdy, inni do Kuźnicy, szli też do Mirkowa czy do Chowanina. Po czasie spojrzałeś pustkę na ulicy. Gród ten we widłach rzeki prosnął i nie słowa. Był stary, obronny, toczył różne boje. Z prawej strony Krosny zbudowano nowy, którego też strzegli. Naprzeciw figury stodoła znów stała, drewniana pod słomą, niezbyt okazała, wzdłuż drogi to pole. Polna droga kręga, nie ta, co dzisiaj ja starą pamiętam. W 19 roku niemiecka nawała u świętego Rocha z armatami stała, strzelano do miasta. Ogień trawił domy. Nie były to pierwsze czy ostatnie gromy. Wzdłuż polnej, na drogę, między topolami, kompania Hallera pruła miotaczami, by przydusić Niemców, dopełnić rozkazu, potyczki nad Prosną, nie przegrać ni razu. CKM z figury gonił Niemców krzaki. Po niejednym czasie uszli hajdamaki, w hajmach wrócili. Znów cisza nastała, którą druga wojna prawizna przerwała. Cofnijmy się nieco w przedwojenne czasy z kancelarii.
Pawilon handlowy stoi na wylocie, na dole na belki, obuwie na górze. No tam, chyba. Ta ulica nigdy nie tonęła w błocie. Koń? Lecz asfalcie, a domy tapią w chmurze. Mała w każdym względzie. Jest małą uliczką. Taka, jak bywa prawie w każdym mieście. Żyje bez awansu, jak pani dziedziczka. W centrum, obok rynku, rodziny w cieście. Co tu można dodać? Ktoś ma przeszłość w sobie. Już od lat 600 zawsze w mieście była. Gdyby ona mogła mówić o przeszłości, niestety, choć nie ma, z historią się zżyła. I znowu kawał historii, zejdźmy troszeczkę w kierunku prostym. Parkowa. Parkowa, ta nazwa niedawno powstała, w całości Pasternik. Gęsi tam pasano, targi i jarmarki, droga okrążała niewyprukowaną drogą, bydło na rzeź gnane. Rzeźnia ongiś stała z nową w samym styku. Na palach by ścieki na ziemię opadły. Biegł ruch wzdłuż ulicy, smrodu tam bez liku, było szczurów mnóstwo te odpady jaj. Z tej to strony grodu smród ludziom dokuczał. Każdy wdychał ze wstrętem jednostka ogniowa z remizą, w której sprzęt powiększał się stale. Lud z sympatią wspierał, hojne datki łożył, pierwsze poczynania wypadły wspaniałe. Spotkania bywały wiosną, także latem. Zimowa ciasnota zamiarom przeczyła. Pan Roman Zielonka oddał plac na straży. No i w krótkim czasie budowa ruszyła. W wykończonej sali zebrania, przemowy na scenie teatrzy, dzwony i kurtyna, wigilię opłaty, był bal sylwestrowy. Nowy rok stoastem w czasie się zaczynał. Rok 905. Bunt przeciw carowi. Straż na swych zebraniach po polsku przemawiał. Ich dzieci do strajku przystąpiły w szkole. Car uległ. Więc młodzież język polski znała. Potem sztandar straży. Umundurowanie. Złoty kask na głowie. Strój galowy w bieg. Gdy orkiestra Dęta zagrała pieśń znaną, egzamin z honorem wypadł tej niedzieli. Nastał rok 14. Wróg przekroczył troski. Ograbił straż naszą. Wykradł instrumenty. Po pierwszej światowej była radość, uśmiech. Lecz wróg wrócił, śmierć niosąc swej pysze na mnie. Było mnóstwo ofiar z płonącej piwnicy grądzie. Jedno życie od śmierci uchronił knot, pomagał ranki, dwoił się i dwoił. Znów grądziel aptekę od ognia ogrodził. Zachodnia część miasta legła w wojny zgliszcza. Na cmentarzu grobu, po zamku ruin. Przyszła wolność, radość, życie weszło w normę. Wróg zaś mizał w łapy i tuszował winy. Czas zaleczył rany. Życie ślad łatało. Starym znów zwyczajem wymarsze, ćwiczenia, orkiestra strażacka grywała koncerty, a po tych przeżyciach wspomnień już niemało. Strażak czuwał stale, gdy trąbka zagrała, gasił, by mieszkańców nie dotknął ubytek. Na zewnętrznej ścianie wisiał duży napis. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Na krótko przed wojną straż ma motorówkę, własne światło w sali i ręczną syrenę. W dniu 1 września tragizm do nas wrócił. Wróg z Polski utworzył wojenną arenę. Sprzęt i instrumenty wykradł naszej straży, pokupił je z bliszcza.
wionęło stęchlizną, lecz w 45. został stąd wyparty. Rozpoczęto życie od początku z blizną. Więc znów dziwna werwa i nowe pomysły. W oddechu wolności straży się zrodziły. Teatry, koncerty, zabawy. W habicie. Dlaczego nad Krosną począł dogorywać? Tutaj, w Wieruszowie, zakończył swe życie. Wspomnienia wojenne szły pod jasnej góry, choć on nie pozwolił Szwedom wejść na mur. Walczył z krzyżem w dłoni, zwyciężając wroga, obrońca klasztoru, sługa Marii, Boga. Przybył do nas wówczas, gdy przyroda cała ze snu zimowego do życia wracała. Piękny dzień przechorował i panuje opieki w paulińskiej celi zamknął swe powieki. Kościółek drewniany, a w nim pełno ludzi. Ci modły zanoszą wraz z księżmi do Boga. On, jeden za milion, był wodzem, Polakiem. W odwadze był wzorem, nie znał, co to trwoga. Brali ludzie trumnę na swoje ramiona, wszystkie stany z miasta i z wiosek mieszkańców. Pogrzeb uroczysty, z bractwami, wieńcami, dotarł zachowani za parafii. Długo jeszcze stali ludzie na tej drodze, patrząc, jak wóz z trumną od nich się oddalał. Wrócili do domu, wspominając w czasie, szli na jasną górę, gdy im czas pozwalał. Po śmierci przeora kościół murowany paulinic znieśli w tym miejscu już trzeci. Dawniej dwa drewniane spały tu przed laty. Wypadki są w czasie, a czas szybko leci. Przeor Jaroszewski był tu fundatorem kościoła i stali, wielkiego ołtarza. Jego płaskorzeźba jest w naszym kościele. Zwiedź, jeśli okazja. Już na koniec wiersz, który wymyka się troszeczkę spod głównego tematu naszego spotkania.